Siema, z tej strony Gaspatio i witam was wszystkich bardzo serdecznie w drugim już odcinku z gry Rayman Redemption, czyli naprawdę świetnym remake'u Raymana 1. Jeżeli oglądaliście poprzedni odcinek, a myślę, że nie bez powodu oglądalibyście ten, skoro nie oglądalibyście pierwszego, to raczej byście tu nie przyszli. W każdym bądź razie dalej jaram się tą grą, nagrywam to oczywiście zaraz po poprzednim odcinku, ponieważ dalej nie rozładowałem, można powiedzieć, tej całej podjarki. Wrócimy się na początek do Anguish Lagoon w Dream Forest, ponieważ tutaj był ten ptaszek różowy i ja bym chciał sobie tą szóstą klatkę zdobyć. Ponieważ w poprzednich poziomach były te sprężynki, z tego co pamiętam, na razie nie będę się tym zajmował. Dokładnie mówiąc tu. I dobra. Czy ja teraz jak wyjdę z poziomu... Zaraz, czy mi się to... Aha, dobra. Bo tu nie dostałem prezentu. Czyli wtedy będzie złota buźka. Super, dobra. I słuchajcie, chciałbym jeszcze zobaczyć, o co chodzi w tych wyzwaniach magika. Witaj w sklepie moich bonusowych poziomów. Magician Tokens. Dobra, czyli... Czy to ta specjalna rzecz, którą ja zebrałem? Czy to jest coś na wzór... Aha, dobra. Czy to jest coś na wzór tego, że... Co ja zebrałem? Nie wiem, sprawdźmy pierwszy poziomik. Może te dźwięki. Czy to jest po prostu wyzwanie czasowe jakkolwiek? Dobra. Spokojnie. Nie ukrywam. Jestem ciekawy, jak to tutaj wygląda. Chciałbym to przejść. Udało się. Dobra, przeszliśmy. Got a new best time. Okej. Czyli możemy przechodzić takie bonusowe poziomiki. Zobaczmy, co to jest. Czy to jest pokonanie? Pokonywanie wrogów, czy pod jakim względem to jest robione? Ha, okej, mam was zbierać. Mam zebrać was wszystkich, tak? Najwidoczniej. Kurczę, no. To było coś, co może mnie ukarać pod takim względem, że już tego nie przejdę. To tak samo. Troszkę się spóźniłem. Dobra. Już mamy pół minuty, ja zebrałem połowę tych koleżków naszych. No nie wiem, śmiem wątpić, że to się uda. Chociażby dlatego, że za dużo czasu przepierdzieliłem. Dobra, na... Zobaczmy, czy się uda, czy nie. Czy się uda, brakuje mi dwóch, mam dokładnie 10 sekund. No nie udało się, bo zginąłem, bo jestem debilem. Ale myślę, że bym zdążył, bo tam była ta dwójka ostatnich. Wracamy póki co do mapy. Nie będę na to poświęcał jakoś bardzo dużo czasu. Zajmiemy się tym w każdym razie. Natomiast słuchajcie, moi drodzy, obecnie jeszcze sprawdzę sobie ten ogród. Czy ty mi dajesz 50? Dobra. Widzę, że troszkę ode mnie wymagasz. Zaczynamy Bendland. Zaczynamy świat jeden z gorszych, jaki zapamiętałem. Teraz może być jeszcze gorszy?
pod względem trudności, choć nie wiem, zobaczymy. O kurczę, to jest wersją PC-tową. Inspirowane. Jaka jest typową wersją PC-tową inspirowana, nie tą z PS1? Zajebiste. Mi się też już podoba. Jest taka woda. Bardzo ładne są te tła, oczywiście, klasycznie. Ale ładne, ej. Super. Dawaj. Piękne to jest wrócić jednocześnie do tego świata Raymanika. Zobaczyć, jak to tutaj dalej się ładnie prezentuje w odświeżonej szacie. Przynajmniej w jakimś tam stopniu. Z drugiej strony zobaczyć tyle zmian i jak na dobę to tej grze jest w stanie wyjść. Tyle zalet można zauważyć, grając dopiero w drugi świat tej gry. Co dopiero jak będzie możliwość zagrania zupełnie nowy content, w sensie światy, bossów i znajdźki, to już raczej się udało poznać. W bardzo pozytywnym wrażeniu, można powiedzieć. Czy ja dostanę coś na miarę double jumpa? Widzę kilka takich miejsc. Ej, to jest połączenie chyba wersji z PS1 i tej PC-towej, bo tu już bardziej mi się z PS1 kojarzy. Aczkolwiek moje pytanie brzmi... Czy ja mam iść... Nie. Dobra. Chcę być mały, chcę iść tutaj. Genialne. Żyćko będę miał. Dobra, super. To niezawodne hamulce Heymana. To jest coś, czego się nie zapomina. Absolutnie. Dobra, teraz widzę, to jest faktycznie wzięcie wersji PC-towej i tej z PlayStation. I połączenie ich. To jest też świetne. Dobra, sekrecik. Klatka. Super. Bardzo mi brakuje platformówek przepełnionych sekretami właśnie w taki sposób, kiedy coś nam jednocześnie sugeruje ten sekret, ale z drugiej strony nie. Może ciężko jest to wytłumaczyć i kiedy to mówię w taki sposób, to brzmi to naprawdę głupio. Okej. Genialny klimacik jak zwykle obecny. Czy tu warto spaść? No nie wiem. Nie wydaje mi się, ale idziemy tu. Dobra, chwileczkę. Ja pierdzielę. Tego się nie da nie... Tego się nie da nie uwielbiać. Nie da się. Tutaj każde wejście w najmniejszą szparę, bez jakichś tam większych podtekstów, kończy się tym, że my naprawdę mamy do czynienia z genialną platformówką. Dobra, zdobyłem tu checkpointa, ja ryzykuję. Zwłaszcza, że chyba tu coś widziałem. Dobra, widziałem, ale po prostu cofnięcie się, można powiedzieć. Dobra, przelecimy to jeszcze raz. Co to za problem? Myślę, że i tak całego tego świata nie przejdziemy, bo jest on troszkę więcej czasu, on nam raczej zajmie. Choć zobaczymy, nie wiem. Wszystko się, słuchajcie, okaże. Ja tą gierkę, tak samo oryginał jak i to, będę darzył gigantycznym sentymentem. Z oczywistych powodów. Dobra, lecimy. Jeszcze raz. Nie uderz mnej. Oj, skawiczka. Dobra, czy ja tu mam jakąś możliwość? Mam jakąś możliwość przedostania się.
Ej. Dobrze. Mamy P. Mamy. Super. Teraz tu na dół. Ty nie żyjesz? Tutaj od razu też mi się kojarzy już nawiązanie z PlayStation, ta cała część lokacji. Aczkolwiek w ogóle, gdzie tu było właściwe przejście? Nie no, w dół był... Przestań. Ty mnie w ogóle nie ranisz, więc tak przejdę. Tu jest teraz... sekret. Nie będę ukrywał, że troszkę się boję tu zapuszczać. A to jest genialne. To jest połączenie dosłownie PC-tówki z PlayStation. Nie wiem, ile razy już to powiedziałem w krótkim czasie, ale... Jest druga część mostu. Jest druga część mostu. Nie no. Wiecie co, ja chyba napiszę w ogóle osobiście do twórcy w kilku sprawach, jednocześnie gratulując mu udanej pracy. Znaczy, myślę, że zrobię to mimo wszystko po skończeniu Let's Play'a, bo z tymi gratulacjami to żebym ja się nie przewyższył. Ale fajne. Ale ogólnie mam do niego kilka pytań, na które odpowiedzi udzielę także wam, jeżeli ktoś będzie ciekawy. W sensie... w kwestii niektórych pytań, jakie zadam samemu twórcy. Chcę się go zapytać o kilka sekretów, czy przeniósł je także do tej gry, jeśli nie, to czy o nich wiedział. A także ogólnie o kilka rzeczy. Dobra, tu jest przejście w górę. Dobra, mamy od razu kilka przejść, od razu wszystko wygląda inaczej. Okej, tu jest to. To ja idę na razie w lewo. Dobra, było warto. Początek sekcji, a gierka już nas wrzuciła w takie coś. O cholera. Jak cię? Dobra, już widzę, jak z tobą walczyć. Nauczyłem się mniej więcej. Dobra. Genialna sekcja, w której zginąłem. Bo myślę, że... myślę, że dobrze, bo jednak mimo wszystko... Myślę, że jednak mimo wszystko powinienem najpierw się przejść tam w jedno miejsce, gdzie była klateczka. Także czekajcie. Chociaż nie, nie tu. Idę tu. Na razie. Klatka jest tam. No trochę to potrwało, nie będę ukrywał. Dobra, idę po te żyćko jeszcze raz. I... ogarniemy to, co bym chciał. W sensie, jak się dostać do tej klatki, to mnie ciekawi. Bo, no nie wiem na razie. Kurczę, naprawdę. To było skandaliczne posunięcie. Tak fan Raymana nie powinien robić. Dobra. Tu jest to wejście, którym ja wszedłem. Weź checkpointa. On ci raczej się przyda.
się to dostać do cholery? Nie, tak nic nie zrobię. Okej, z tymi błyskawicami to sobie odpuść. Zajebiste jest to na tym bębnie tutaj, posuwanie się do przodu. Checkpointik. Dobra. Jak tam się przedostać? Nie wiem. Myślę, że za chwilę zobaczę. Nie wiem, Bendlen to na pewno będzie świat, gdzie nieco więcej napotkamy już takich ścieżek nieznanych nam. Nie z tego powodu, że mogą być tu wymagane jakieś większe ilości umiejętności od nas. No dobra, przekonamy się. Kurczę. Kurczę. Robimy tak, jak to było kiedyś. Dokładnie. Czy ja by tam nie mogłem wskoczyć? Właśnie, właśnie. To jest kwestia tego, co jest naprawdę świetne w tych grach, raczej w grze. Że tutaj czasami jedna ścieżka potrafi otworzyć nam... Że tutaj czasami jedna ścieżka potrafi otworzyć przed nami tak naprawdę trzy ścieżki, a my sobie z tego nie zdajemy do końca sprawy. Jak widzicie, znowu napotykam coś zupełnie nowego. Coś, co mnie tym razem do tej klatki w końcu zaniosło. Najbardziej na... tutaj, dobra. Super. No i teraz już bez jakichkolwiek problemów mogę się udać dalej. Mam to poczucie, że sobie oczyściłem tą lokację. Nie, no zajebiste. Dobra, czy tu coś jest? Nie wydaje mi się, tutaj wszystko się w ogóle błyszczy w tej gierce. Dobra. Tu będzie trochę eksploracji z mojej strony. To mnie zrani, nie? To mnie na pewno zrani z tym idiotą. Okej. Mam wrażenie, że spierdzieliłem, że to nie miało tak wyglądać. Że ja się po prostu nie mogę bloknąć tym. Aha, dobra, dobra. Już rozumiem. To po prostu ma swój taki... nie wiem, termin. Okej. Ujmuję. Ujmuję. Ja mogę już tutaj... dobra. Git. Git. Nic nie ma. Tu też nie. Nie no, super, naprawdę. Uwielbiam takie sekrety. Tu bodajże klatka będzie. Choć nie wiem, czy klatka. Co jest? Co za piętra w ogóle są? Dobra. Mamy klatkę numer 4. Teraz ta ścieżka może nie być zbyt przyjemna, choć nie wiem. Dobra, dało się. Super. Cóż to jest? No nie. Odpierdziel się. Szczęście te muchy nie są tu aż tak irytujące, jak było to w oryginale. Na szczęście. Dobra.
chcę mniej więcej ogarnąć to, jak się prezentują te lokacje. Ejajajajaj. Tutaj te piorunki nam nie bardzo chyba pozwolą, wiecie. Tak przeciętnie bym powiedział wręcz. Dobra. Przejdę tu. Zobaczymy. Czy coś tu na nas aby nie czeka. No chyba nie. No. Jeszcze tu mogę. Nie. Nie wydaje mi się, żeby tu coś było. Ojojojojoj. Mam te małe wrażenie, że coś mogło mi umknąć. O, głównie przez widok czegoś takiego. Albo nie. Nie wiem, mam jedno... Mam jeden punkt. Nie wiem, mam jeden punkt życia. To chyba nie był dobry pomysł, żeby tak... majsterkować. To po żadnym pozorem nie był dobry pomysł. Absolutnie, gdzie ja zaczynam? Tutaj. Oj, nie za dobrze. Okej, jesteśmy znowu w tym oto miejscu. Może ja lepiej wezmę ten checkpoint najpierw, żeby się nie pierdzielić. Teraz tak, najpierw... Nie wiem, tamto przejście... Nie wiem, czy tamto przejście było gdzieś do odblokowania, czy też nie. Dobra, tutaj jednak głupi jesteś. Okej. Idziemy. Dobra, to nie był też dobry plan. Nie no, ewidentnie tam coś będzie, ale no już nie będę znowu ryzykował. Mówię, my się jeszcze do wielu tych lokacji wrócimy, na pewno. To jest wręcz pewne. O! Chcę tam. Tam chcę już akurat naprawdę. Dobra. Najpierw tu. Spokojnie sobie, myślę, ogarniemy wszystkie kwestie. Dobra. Dobra, prezencik na nas tu czeka. Subcio. Tak coś czułem, że teraz będzie żółte. Pewnie niebieskie albo granatowe będzie w Blue Mountains. Hehe, ciekawe czemu, bo wiecie, niebieskie góry i... No, nieśmieszne. W każdym razie... Przynajmniej mamy prezencik. Nie wiem, co z czapką magika. Ten poziom był dosyć długi, z tego co wiem, to... Myślę, że jeszcze jest możliwość zdobycia tego. O nie. A tu jest coś nieosiągalnego na obecną chwilę. Te grzmoty, kurna. Genialne. Sekcja niezbyt przyjaźnie zapamiętana przez wielu. Ja ją lubię ze względu na klimat, jaki tutaj nam towarzyszy. Ze względu na poziom trudności zależy. Myślę, że w przypadku tego remake'u nie będzie to tak źle zapamiętane. Zresztą to ogólnie nie było przeze mnie źle zapamiętane, myślę. Znak zapytania. No. Chcesz czegoś, czy nie? Nie wiem, czy tutaj ktoś może czegoś oczekiwać. Się po prostu przepierdzielam przez to. To jest znowu nowy soundtrack. Dobra, przez chwilę miałem nadzieję, że się pojawi coś, jak właśnie tu przejdę. Okej. Jeszcze raz zobaczymy. Nie, tu dalej nic. Czyli najwidoczniej tam był troll. Jeden wielki. Dobra, to się zrespiło dopiero, więc... Więc mam zrozumieć, że tam jest
Dobra. Którędy ja mam... Którędy mam iść? Dobrze. Zrozumiałem. Zrozumiałem te kwestie. Tu jest kapelusik. Ja go oczywiście zdobędę prędzej czy później. Aczkolwiek... Dobra. Tam się dostaniemy. Ja w to wierzę, że jeszcze w tym odcinku zbiorę teraz ten checkpoint. Chciałem powiedzieć, że spróbuję pójść na dół, ale ja tu muszę iść. Nic nie ma, przykro mi. No i znowu, która ścieżka prawdziwa? Oczywiście tu jest plateczka, bo ją widzieliśmy. A tu być może zdobędę kapelusik, bo... Właśnie. Tylko kurna, bo tu na pewno też coś jest. Gówno. Mogę iść na lewo. Te skoki da się naprawdę precyzyjnie wykonywać. Wiem, że jestem fightwapa i obrywałem teraz, ale... Na karcie pamiętam akurat. Tu ostrożnie trzeba podejść do tematu. Nie tak jak ja. Jak to zrobić? Tu. Spokojna głowa. Ja to zdobędę. Pięknie. Czyli, zaraz, jednej klatki nam brakuje, ej. Czy zrobimy 100%? Moja odpowiedź to nie. Czemu nie? Bo tam było to do wspięcia. Coś, co myślę, że jednak w większym... O! Co myślę, że jednak w mniejszym bądź większym stopniu prowadziło nas do klatki. Albo ten znak zapytania to też było na tyle tajemnicze, że... Myślę, że nie warto tego lekceważyć. A tymczasem... Tymczasem jesteśmy tu, no właśnie. Ile żyć, kurde. Nie no, tak ci... Nie no, potem tam będę. No nie ukrywajmy, długi ten poziomik, ale w oryginale to nie wyglądało ani trochę inaczej. O kurcze, to jest boss. Skupienie. Nie, jednak nie. To jest coś, co trochę zraszowałem, nie będę kłamał. W każdym razie teraz zamierzam się nieco bardziej skupić. Czy ja w ogóle powinienem mu pozwolić się tak zbliżać do mnie? No teraz myślę, że bardziej zadziałało. No halo. Dobra. Dostał tej padaki pierdzielonej. Nie no, spoko, ja rozumiem. Ja pierdzielę. Widzicie chyba mały spadek żyć, nie? Dosłownie mały, bo nie wiem, dwie nieudane próby, czy tam trzy jeszcze były. Ale kurde, zaczynam wyczuwać powoli problem. Tego, że faktycznie tytuł
doczekał się utrudnień, pomimo że ma być bardziej przyjazny dla młodszych. Dobra, nie wiem za cholerę jak się tu dostać, nie myślmy może o tym na razie. Może to nie jest ścieżka dla nas na kico. Ja pierdzielę. Też nie mam za bardzo możliwości dostania się. A teraz już mam. Kurde, chłopie. To są w ogóle jacyś jego podopieczni po pierdzieleniu. Właśnie przeciwnicy, którzy mnie denerwują jakkolwiek w tej grze. Czy może nie denerwują, to takie trochę głupie powiedzenie bym powiedział. Trochę nieprawdziwe, niezwiązane za bardzo z prawdą, dobra. Bo jednak nie oszukujmy się, ale... Pierwszy Rayman nie jest dla mnie jakiś wybitnie trudny. Zobaczymy, co powiem po przejściu tego remake'u. Mam nadzieję, że nie pożałuję swoich decyzji. Ha, bo ty mi nie jesteś w stanie chyba za dużo zrobić, kolego. Dobra, odzyskaliśmy w mniejszym bądź większym stopniu te żyćka nasze. Co mnie życiosne bardzo cieszy. W każdym razie to jest drugi odcinek tej gierki, a ja już czuję, że troszkę powycinać trzeba było. No i się w dwóch miejscach myślę te cięcia obecne będą. Przynajmniej na obecną chwilę, ja pierdzielę. Dobra, udało się. Na ramę. I ja pierdzielę. To było wzięcie z zaskoczenia mocno. To było trudne. Mam żyć 30. Dobra, robimy tak zwany run speed. Nie speedrun, ja robię run speedy. Problem w tym, że czasem uniknięcie kuleczki tego typa, tego jego korbacza pierdzielonego, nie jest takie proste, jak mogłoby się wydawać, przynajmniej tak to odbieram. Bo czasami w ogóle nie widzę wyjścia z sytuacji. Przynajmniej na obecną chwilę, nie wiem. Myślę, że... dobra. Myślę, że to jest kwestia zmiany po prostu trajektorii lotu, tego co oni robią. Dobra, na... Czy wy naprawdę możecie... Ja pierdzielę, ziomek. Nie rób tak. Dobra. Troszkę ryzykiem fizykiem jest... robienie tu niektórych rzeczy. Dobra, nabyłem tą kuleczkę. Ja chyba więcej nie chcę. Ja chyba naprawdę nie chcę więcej. Dobra, jest, udało się. Przeszliśmy ten poziom. The shop? Sklepik? Życia, power-upy, skórki, potrzebujesz tego? Twoje, mój przyjacielu. Okej, czyli mamy rozumieć, że... Aha, okej, mamy... 865 tinksów, tutaj mamy... To jest coś, co my na stałe kupujemy? O kurcze, patrzcie jakie my tu mamy upgrade'y, wszystko się do nas przyciąga. Skin Rayman, Blue Rayman, Vortex Rayman, ej, ale fajne.
Ej, dużo tego. Dużo tego. Dobra, słuchajcie. Myślę, że... Aha, my możemy... Aha, to jest kwestia tych upgrade'ów takich. Dobra, to nie. To ja nie chcę tego kupować. W takim razie ja chcę sobie od razu zakupić... stroje dla Raymanka. I obecnie już mnie chyba na nic za bardzo nie stać. Nie wiem. Aha, dobra, okej. Dobra, wracamy do mapy, słuchajcie. I teraz... zobaczmy sobie... w skinach Raymana... O kurde, rzeczywiście. Dobra. Gramy Blue Raymanem w tym odcineczku i sobie zmienimy w następnym. Będziemy tak sobie zmieniać. W każdym razie teraz, słuchajcie, jeszcze jedno cięcie. Zobaczę, ile ten odcinek trwa. Dobra, no jednak, słuchajcie, czas leci w tych odcineczkach, także jako, że mamy już 40 minut nagrania, przynajmniej plus minus około tyle. Nie wiem, ile bez tych wyciętych rzeczy będzie. W każdym razie dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie odcinka. Mam nadzieję, że się wam podobało. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, jeżeli wam się rzecz jasna podobało. No i trzymajcie się, do następnego razu. Cześć!